Sąd apelacyjny we Wrocławiu przedłużył podejrzanemu o morderstwo 10-letniej Krystyny Zmrowin Jakubowi A. areszt o kolejne 3 miesiące. 13 czerwca minie rok od zabójstwa dziewczynki. Dodatkowy czas potrzebny jest śledczym, którzy w dalszym ciągu czekają na przygotowanie przez biegłych dwóch opinii, informuje portal Świdnica24.pl. Jak czytamy na portalu, jedna z opinii dotyczy motywacji Jakuba A., druga dotyczy analizy zawartości telefonu, laptopa i pendrive'a. Analizowane będą także wpisy na Facebooku. Do zabójstwa 10-letniej Krystyny doszło 13 czerwca ubiegłego roku. Dziewczynka wyszła do szkoły, ale do domu nie wróciła. Martwe dziecko znalazł mieszkaniec podżarowskiej wsi Mrowiny. Podejrzane morderstwo 22-letni student Jakub A. został zatrzymany kilka dni później. Prokuratura postawiła mu dwa zarzuty: morderstwa ze szczególnym okrucieństwem i podżegania innej osoby do udziału w zabójstwie. Nie wiadomo, jakie były motywy zabójstwa. Jakub A. miał namawiać do zabójstwa znajomego, któremu oferował za to pieniądze. Sprawa jest badana przez prokuraturę. Zdaniem biegłych, w momencie popełnienia przestępstwa mężczyzna był poczytalny. Wcześniej leczył się psychiatrycznie. Jakubowi A. grozi dożywocie.